Edlik, wróciłam z zakupów. O, to dobrze. I jak tam było? Spotkałam Megan. Czy ty nadal nie zrobiłeś obiadu? Nie było mnie przez 3 godziny. Między 11 a 13. I ty nadal nie zrobiłeś obiadu? No, zamówiłem pizzę, ale już całą wyżarłem. A Megan? Megan? No, jest za tobą. Co? Nic tu nie było. Mogłeś mi od razu powiedzieć. No tak. Dobra. Idę do mojego pokoju, a ty zrób w końcu ten głupi obiad. Czemu ty nie zrobisz? Ja mam wszystko robić? No dobra, idź. W końcu odpocząć można. Obejrzę telewizję. Coś się czuję, że ktoś mnie obserwuje. Ale pewnie to dlatego, że przed chwilą poszła sobie Megan. Co to było? Nigdy się nie patrzysz w tył. O! Megan! Nic tu nie było. Megan. No i zamknęła drzwi. Zamknij. Boże. Nie zamknęła ich, baba. Jestem już z obiadem. O, fajnie. Co oglądamy? Włączyłam Królowe Życie, ale to jest nudne. Włącz coś innego. Ostatnie odcinki były jakieś ciekawsze, a nowy sezon. Okej. Z policjanci i policjantki. To nawet nie jest kreatywne. Okej. Może kryminał.pl? No dobra, niech już będzie. W ogóle to... Co znowu? Nie wiem, czy się zgodzisz, ale umówiłem się z Chrisem, żeby jutro przyszedł, ale jednak, no miałem mieć urlop, a jednak nie. Więc ty się zajmij Chrisem. Chwila. Zaprosiłeś Chrisa, nawet nie zdobyłeś wolnego i musisz pracować, więc ja się muszę zająć tym debilem. Tak. O Boże, no dobra, niech się będzie. Nie bożuj mi tu, to już drugi raz w tym dniu. Ale jesteś katolikiem. Moja mama była. I twój tata też. I mój tata też. Wiesz, co powiedziałam? Wow, ale kreatywna. No chyba ty. Ale jak to? Teraz mi się przypomniało. Co znowu? Jakie znowu? Ja zaprosiłam moją siostrę Ewę jutro. Tylko nie Ewa. No ale ty i tak pracujesz. A jo. A co z Chrisem? Ona go wręcz nienawidzi. Co dopiero ja, a on. Znaczy, no ja go nie lubię, ale ona go wręcz nienawidzi. Ostatnia spina z nim. Dobra, spróbuję ich jakoś pogodzić. Po prostu weź urlop. Co? Po prostu cię nie będzie. Ale mnie zwolnią z pracy. Ale wiesz, jaka to mała firma. Zarabiasz tak dużo, a to jedyne miejsce. Oni cię nie zwolnią, ponieważ nikt nie zapracuje na tak beznadziejne miejsce, jak ty masz. Dobra. I tak się nie nudzę. A przynajmniej się nie nudzisz. No to znaczy, że mam szczęście. Dobra, weź gadaj gębą, a nie tłowię. Już zjadłem. Już dawno zjadłem, 3 godziny temu. Czy mi 3 godziny oglądałem na TV? No tak, jakbyś nie wiedział. Jakieś 12 godzin później. Trzeba stać do pracy. Thank you.
Dobra. Jestem gotowy do wyjścia. O, mam nadzieję, że mi zrobił śniadanie. Która jest ta godzina? O, 8. Nie takie źle. On pewnie wstał o 7. Ale miły facet. O, ale moje ulubione śniadanie zrobi. No tak, Ewa, miała przyjść o 10. To jeszcze trochę pobliżamkuję, a za godzinę się przygotowywuję. Godzinę później. Trzeba posprzątać. No tak. No i po sprzątaniu czekam na Ewę. Hejka! Hej. No i jak ta placka? Zwolnili mnie. Jak to? Taką damę? No, siadaj, pogadamy. Ale będzie fajnie. No już to widzę. Ale, sorry, że ci to mówię, ale tak, tak, wiem, że mam okropny głos. No, na serio, poszłaś na te, na tą wymianę głos strunowych. Już wiem, dlaczego moja, ta, z którą się wymieniałam, chciała się wymienić. Twój poprzedni głos był o wiele lepszy. Wiem, teraz ma taki paskudny. Chcę ci tylko powiedzieć, że Chris przyjdzie. Co? I mnie tak nie uprzedziłaś? No, wiesz, Erik go zaprosił. No właśnie, gdzie jest Erik? Jest poniedziałek, jest w pracy. O, przynajmniej go nie zwolnili. Wiecie, by było biedactwo. Dobra, bo przynudzamy. A co myślisz o Chrisie? Wiesz co, kiedyś się w nim kochałam, ale teraz nie. To jest najgorszy facet na świecie, jak go matka wychowała. No. Jestem. Aha, i to nic, że zaprosiłem Megan. Megan? No tak, zaprosiłem Megan. Ty jesteś takim niedojdą. Ktoś cię zaprasza, a ty do tego zapraszasz kogoś, kto ten ktoś go nie lubi. Trochę się pogubiłem. Jak sobie cię zaprosiła, to ty zaprosiłaś kogoś innego, czyli Megan. A, w ogóle wiesz, masz okropny głos? Tak, siostro, Ewa. Co? Czy nie domalowałaś sobie drugiej rzęsy? Chcecie dawać plusa? Ej, wziąłam mojej maskary. No to trudno, będziesz tak siedzieć teraz. Ach, to było kwestia tylko jednego. No dobra. Na oczy pogadamy? Za bardzo nie ma okien. Hejka! Idź stąd! Nie, nie możesz... Chodź. A ja się cieszę. Wszyscy z liceum, tylko Aleś mi tu brakuje. Tak, w naszej klasie, w liceum, były dosłownie 30 osób. I czego ty oczekujesz? No właśnie, jestem teraz 4. No tak. Nie 3? Razem z tobą. Co? Cześć. 1, 2, 3. Nie, jestem z 4. Powiedziałaś nas. 1, 2, 3, 4. Dlaczego policzyłaś siebie? Jak się coś liczy, to się nie liczy siebie. Ja... narzekaj, że to ja jestem ułomem. Dobra, gadamy na inne tematy, bo wy się tu kłócicie. No właśnie. Nie wiedziałam, że kiedykolwiek to powiem, ale Chris ma rację. No dobra, no dobra. W końcu. Nie było śmieszne. Na serio? Dla nas było. I chyba mamy nową parę. Co? Szkolną parę. Pamiętasz, jak nie szybowaliście z nim? No, tak. Ja tak naprawdę się w nim kochałam. A co ci się stało z głosem? Mutacja. Ci kobiety nie mają mutacji. A co tam? Wiesz, 1% ma. Od kiedy? Od dzisiaj. Skoro od dzisiaj, to nie mogłaś mieć kilka lat temu. Dobra, przymknij gębę. Ja otworzę. Tato! Przyszedłem na inspekcję. Jaką kurde inspekcję, tato? A co gdyby mnie nie było w domu? Trudno. To są te ułomy z liceum. Narzekałaś na nich całe dnie, oprócz swojej siostry. W sumie na swoją siostrę najbardziej. Mają. Tato! Przyłączę się do was. Tato, nie! Ty jesteś o 40 lat starszy. Wcale, że nie 40, tylko 30. W sumie to...
Ja się pomyliłam, bo za stary jesteś. Co? Za stary. Nie, nie starszy, nie młodszy. Tylko jesteś tutaj za stary, tato. Idź sobie. Ja nie mogę. Idź. Jutro pójdziesz na inspekcję tą. No dobra. Bajo jajo. Nienawidzę tego jego pożegnania. Bajo jajo. Brzmi jak bajo jajo. To mówię przecież. Aha. Wow. Ale nie mów takim tonem, bo się trochę zdenerwowałaś. A ja nie lubię tego tonu. Nikt nie lubi tego tonu. No i co się dziwić? A twojego to w ogóle nie da się znieść. Jak ty możesz tak mówić? No. Wróciłem. No to super. A ja muszę iść. Ja też już pójdę. Co? No, idę do sklepu. No i zostaliśmy sami. No i super. Muszę się teraz tobą zająć. Spaczeka. What? Chodź. Dobrze wiesz, że poszedł do kolegi na konsolę. Tym kolegą zawsze byłeś ty. Ale wiesz, że on ma jeszcze Filipa. Serio, on jeszcze chodzi do tego Filipa? No tak. I on nic mi nie mówił. Dobra, ale o co ci chodzi? Po co mnie zaprowadziłaś do łóżka? No wiesz, no chyba nie. No wiesz, no. No chyba nie, skoro wiem, to nie chcę tego. Po prostu to będzie 2 sekundy i wyjdziesz. Nie, no tak, nie, tak. Zrobiłeś to 3 sekundy za dużo. No dobra, może 5 sekund, no ale to... Okej. Super. W ogóle jak ty to zrobiłeś? Mam swoje sztuczki. O nie! Czy ja mam zadzwonić na policję? Tak, zadzwonię na policję. I tak jest za bolsę zakazana. No wiem, ale zadzwonię na policję. Nie, nie, proszę. Chcę wciągnąć sobie podkę, żeby pograć z twoim mężem. No właśnie, to jest mój mąż i on się nie będzie z fanatykiem kobiet umawiał. Poczekaj. Tymczasem znów 5 minut później. Co? Zostałeś oskarżony o gwałt, prawda? Oj, nie, nie, nie. Ty nie jesteś policjantką. Kolejna. Dobra, obydwoje. Do jednej celi. Co? Co? I znowu tymczasem w celi. Czyli ty też oskarżona o gwałt? Tak. No to może wiesz. No, to będzie dobry pomysł. Póki się nie nudzimy, no. Na szczęście więzienie i komisariat policyjny jest tuż za moim domem. Czyli za tą ścianą. No tak. No to super. Wróciłem. O, to fajnie. I jak tam? A, spoko. Chodźmy. Co? O Jezu, jestem bardzo leniwa. 9 miesięcy później. A w sumie montaż. Co? Ja rodzę. No dobra, nieważne, ale jakoś mnie zapłodniłeś. Okej, czyli jak ja spałam, to ty zaraz zrobię. Nic z sobą nie robiłem, swoim ciałem obiecuję. No mam nadzieję. Wiesz, że operacja jest zakazana. No tak. Mam nadzieję, że to nie twoja sprawka. Co? Czyli wolisz... Dobra, mam nadzieję, że to twoja sprawka. O, i od razu lepiej. Dobra, chodźmy już. Bo zaraz tutaj to wody. Okej, chodźmy. To jest moje dziecko? Nasze. Ale ja idę w Kimę na 3 dni. Elo. Super pożegnanie. Czuję się, jakbyś umarła na 3 dni. Poszłam w Kimę i jestem mocno zdenerwowana. No nie dziwię się dlaczego. Ale słodki ten mały bachorek. To nie jest bachor. No. Ale na serio jest słodki. Szkoda, że ma zielone oczy po tobie. To przecież on nie ma brązowych. Co? Ja myślałem, że poszłaś w Kimę. A no tak, poczekaj. 3, 2, 1. Idę w Super.
No tak, ono płacze. Pan go zabierze? No czekałem w końcu. No. Obudź się. Nie. O. Jeszcze jak poszła na te 3 dni nieprzytomnieć, to demon w nim wstąpił. Nie wszedł we mnie demon. Super. Co to jest to w słoiku tam? Ej, szpan! Słoik tajemniczy. Przepraszam, co jest w środku? Demon pańskiej żony. Ha, ha, ha. Czyli jednak zawodną to był demon. Mówię przez ten spokojnie. A potrafi powiedzieć prawdę? Tak. What? No dobra. Czy mój mąż by nie zdradził z tobą? Aha. A kim jest twój mąż? Znaczy pani mąż. To już jest nieważne. Chyba. Oddaję cię Bachora. To jest dziecko, nie Bachor, ale biedne. Do kogo jest podobne to dziecko? Quiz. Quiz, 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 jak nic. No ja nie wierzę. Ja nie wierzę, że... No. Mój najlepszy przyjaciel. Tak. Wiesz co? Co? Idę sobie, idę dalej. Akurat... No nie, dowiedział się. Przecież to dziecko jest podobne. Dlaczego to mnie nie było podobniejsze? Da. Co tak szybko to mówi? Da. Tak szybko to mówi? Jak? Da. Jak to? Jakim cudem świata? Da. To mówi. Da. Cokolwiek nie powiem, to powie da. Da. No i super, teraz zostawił mi Bachora. A, oddam go Klisowi. Albo też pani... Czego? To jest dziecko pani męża. No tak, ale w sumie to chłopaka, jeszcze nie braliśmy ślubu. Ma pani obrączkę, nieważne. Kurde, ty do wojska robi w ogóle nie jest do mnie podobny, żeby chociaż oczy miał fioletowe. Dobra, do widzenia. Do widzenia. No i mniej więcej tak to się skończyło. Trochę nudne, ale nie miałam weny, żeby nakrywać. Okej. Mam nadzieję, że wyszło. Do widzenia.